Dzisiaj o nadzorach autorskich. Paweł, ale to już było ze 3 razy. Wszyscy wiedzą, jak zrobić jajecznicę. I komponujecie z tego jajecznicę. No dobra, dobra, ja wiem, ale to nie do końca tak z tą jajecznicą, że to całkowicie wyczerpuje temat. Co ciekawe, nawet w jednym filmie naszym, Architekt na godziny, tutaj link u góry, pojawił się komentarz, w którym właśnie odnosi się jeden z naszych widzów do tego tematu, gdzie uznaje, że jeżeli architekt pojawia się, czy projektant pojawia się na budowie, to oznacza, że projekt był zły. I wiecie, co jest najgorsze? Że niestety bardzo wiele osób tak uważa, więc myślę, że dzisiaj musimy o tym porozmawiać. Zostańcie z nami. Zacznijmy od pytania, czy w takim razie na wszystkich budowach potrzebny jest architekt. No i tu klasycznie to zależy. W przypadku prywatnych, na przykład domów jednorodzinnych, no to ten kontakt jest sporadyczny, ponieważ ekipy budowlane wiedzą, co mają robić, często są to obiekty dosyć powtarzalne, technologia podobna. I chociaż jest to projekt indywidualny, to jednak nasza obecność na budowie skupia się na momentach, w których inwestor chce coś jednak zmienić, tak? Bo zobaczył jakiś stół, który chce wpisać w ten budynek i trzeba go wprowadzić. W takich sytuacjach nasza obecność jest konieczna, no i wtedy się spotykamy. Jeżeli budynek jest powtarzalny jak Biedronka, no to też rzadko tam możemy spotkać architekta na nadzorze. Ale czy ta sytuacja jest normalna dla obiektów użyteczności publicznej czy prototypów? No właśnie nie, dlatego tutaj też warto w ogóle wspomnieć o tym, że inaczej to będzie wyglądać u klientów prywatnych, inaczej będzie to wyglądać, jeżeli inwestycja jest realizowana w trybie zamówień publicznych. Im bardziej specjalistyczny obiekt, bardziej niepowtarzalny, tym po prostu ten udział projektanta w tym procesie budowy jest coraz bardziej konieczny. Przykładowo, nasze obiekty, tak? Nie ma drugiego wodnego parku Tychy czy Chełmskiego Parku Wodnego. Te obiekty oczywiście, oba są akwaparkami, basenami, tak? Mają te same jakby technologie, ale każdy ma inne założenia funkcjonalne, każdy ma inne, znajduje się na innej działce, która miała jakby swoje uwarunkowania i rządziła się swoimi prawami, miała swoje jakieś problemy do rozwiązania. Dlatego te obiekty nie są powtarzalne i nasz udział w tym projekcie jest po prostu dużo, dużo bardziej intensywny. No więc skąd te przekonanie o tym, że skoro architekt pojawia się na budowie, to oznacza, że musiało być coś źle w projekcie? Szczerze, to nie wiem. Ale w praktyce wygląda to w ten sposób, że inwestorzy czy po prostu społeczeństwo nie do końca odróżnia nadzór autorski od rękojmi i wad. Rękojmie, czyli błędy, usuwa się na gwarancji, tak? Czyli tutaj nie mówimy o jakiejś zapłacie za naprawienie szkody czy błędu, wady, braku. To wykonuje się, gdyby to nie było na etapie nadzoru autorskiego w projekcie, też robi się taką korektę. Natomiast nadzór autorski to moment, w którym weryfikujemy zgodność projektu z pracami, które są wykonywane. Pomagamy inwestorowi, żeby był zachowany sens całości, czyli na przykład nie ma dostępu do jakiegoś materiału, towaru, my musimy stwierdzić, czy one jest zgodne. W przypadku zamówień publicznych jest to bardzo ważne, ponieważ są to pieniądze publiczne i tutaj znaczenie tego, żeby te pieniądze były dobrze wydatkowane, są bardzo ważne. W przypadku prywatnego ta decyzja jest łatwiejsza, prostsza, to inwestor decyduje bezpośrednio, czy jest to zasadne, czy taka zmiana może nastąpić? No, myślę, że na przykład bardzo dobrym takim przykładem z życia, który mieliśmy na budowach, bo my sprawujemy te nadzory autorskie praktycznie nad wszystkimi naszymi inwestycjami, czy to w Wodnym Parku Tychy całe 3 lata jeździliśmy na budowę, teraz jeździmy do Szczecina i na przykład teraz rzecz z etapu choćby wykończeniowego, sufity napinane. Mieliśmy taką historię na jednym i na drugim obiekcie. Wymyślamy sobie jakieś kształty i
te projekty, tak jak już powiedziałem wcześniej, nigdy nie są powtarzalne. Więc wykonawca, żeby po prostu upewnić się, czy nas zrozumiał, czy ta forma, która jest przyjęta, będzie właściwa, wykonuje tak zwany mock-up. To jest zresztą opisane w projekcie, że tak należy taką próbkę przygotować, gdzie po prostu na pewnym fragmencie budynku jest wybudowany pewien fragment taki przykładowy, na którym możemy gdzieś tam sobie coś jakby podregulować, stwierdzić, czy to jest zgodne z naszymi założeniami, tak? I później dopiero realizowany jest faktycznie cały sufit napinany, gdzie oczywiście to też nie jest tak, że jak już zrobiliśmy mock-up, to już koniec, już zero poprawek. My jeździmy na tą budowę, wchodzimy na te rusztowania z kierownikiem budowy, inspektorami nadzoru i oglądamy, czy wszystko jest równo, czy nie ma jakichś zmarszczek, elementów do poprawy. I wiecie co? Zazwyczaj są jakieś uwagi, bo chcemy po prostu, żeby te obiekty były zawsze jak najlepsze. No i często zauważamy takie sytuacje trudne. Tutaj a propos tych sufitów napinanych, no to właśnie mieliśmy taką sytuację, że pojawił się szacht, którego miało nie być. I ponieważ jest to budowa na dużych wysokościach, to w momencie, kiedy przeprowadzaliśmy nadzór autorski, usunięcie tego błędu wykonawczego nie kosztowało praktycznie nic i można było to wykonać natychmiastowo. Gdyby usunięto te rusztowania, to naprawa tego błędu byłaby bardzo, bardzo kosztowna i dlatego nadzór autorski jest potrzebny. Ale są różne sytuacje. Inna sytuacja z fabryki wody to na przykład to, że w projekcie pierwotnym zakładaliśmy zrealizowanie zjeżdżalni, my ją nazywaliśmy typu Małysz, bo jest to taka high fly, jest to skocznia taka przypominająca skocznię narciarską, gdzie nasi pływający zawodnicy wyskakują z niej. Projekt był robiony w 2016 roku, wtedy było to popularne i dostępne rozwiązanie, między innymi w akwaparku we Wrocławiu było dostępne. Natomiast czas płynie. I dzisiaj okazuje się, że ten produkt wyszedł z produkcji, nie jest już dostępny, więc generalny wykonawca nie jest w stanie dostarczyć tego towaru, którego już po prostu nie ma. No i jest to bardzo specyficzne rozwiązanie, bo wręcz cały budynek był dostosowany do tej zjeżdżalni, jego kształt. W niego teraz trzeba wpasować inne rozwiązanie, które będzie równie spektakularne, równie ciekawe, bezpieczne i będzie się wpisywało w tą bryłę budynku. No więc zadanie było trudne, ale to nie jedyny przykład, w którym brakuje materiałów. No właśnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które podczas procesu projektowego dobieramy, jak wykończenie płytki, wykładziny, właśnie sufity napinane, no to są rzeczy, które też rządzą się pewnymi swoimi prawami. Po pierwsze, technologia idzie do przodu, po drugie, no jest pewna moda, kolekcje, tak? One cały czas się zmieniają, zresztą jak pojedziecie do jakiegokolwiek sklepu z płytkami, to zobaczycie, że zupełnie inaczej to, co innego, inny asortyment będzie za rok, za dwa, za trzy. A my nasze projekty robimy na przykład z wyprzedzeniem czteroletnim. I na przykład wybieramy sobie jakąś płytkę i za 4 lata na budowie okazuje się, że tej płytki już wcale nie ma dostępnej na rynku. Albo są na przykład te płytki, ale w innym formacie, w innym rozmiarze, w innym kolorze. No i cóż, wtedy trzeba wrócić do procesu projektowego i doboru. I często to się, oczywiście jest to tylko kwestia doboru czegoś, co jest zbliżone, a może czasem zmienia się całkowicie koncepcja, bo nie ma na przykład już takich formatów. I nie jesteśmy w stanie nic po prostu tutaj zrobić. No i więc to są takie rzeczy, które są naturalnym, normalnym nadzorem autorskim, taką pracą, no cóż, za którą się po prostu płaci. Ale to nie są jedyne rzeczy, które powiedzmy zmieniają się w trakcie budowy. W trakcie budowy pojawiają się też często nowe potrzeby. Na przykład przychodzą do nas ajenci, taką sytuację mieliśmy w Tychach, którzy mają zupełnie inną wizję potrzeb. Na przykład mieliśmy zaprojektowaną siłownię, ale miejsca do natryski i inne rzeczy nie pasowały do tego układu. Sam ajent potrzebował więcej salek fitness, więc ten układ trzeba było zmienić i przeprojektować i tu musimy znaleźć sposób, żeby to pogodzić z istniejącym projektem, ale przede wszystkim trwającą budową. Podobnie było z kuchnią, gdzie ajent posiadał już swoją własną kuchnię i my się musieliśmy w to wszystko wpasować. No ale tych sytuacji jest znacznie więcej i dobrą historią jest kwestia hali sportowej, gdzie podejście do tematu było... Mieliśmy taki faktycznie przetarg ogłoszony na halę sportową w jednej z pobliskich gmin. No i standardowo oczywiście niewielka miejscowość, więc wielkie wydarzenie, że przy szkole będzie budowana hala sportowa.
No i był oczywiście tam program funkcjonalny, rozpisany, sporo trudności, bo działka była problematyczna. Natomiast standardowy zapis, nadzór autorski w cenie. No i inwestor przewidział na tak zwany jeden osobopobyt, czyli no wizytę na budowie, zawrotną sumę 500 zł wynagrodzenia za tą usługę. No i słuchajcie, wszystko byłoby, no może nie okej, bo to naprawdę, szczególnie jeszcze w dzisiejszych czasach, gdzie ceny wszystkiego i paliwa i tak dalej są naprawdę astronomiczne, to tutaj jeszcze była jedna bardzo wesoła sprawa, czyli przede wszystkim ten jeden osobopobyt był rozumiany jako wizyta nie jednej osoby, ale całego zespołu projektowego uprawnionych osób. Licząc, że taki obiekt budowlany musi zaprojektować, no dajmy na to, konstruktor, architekt, instalator branży sanitarnej, elektryk i jeszcze ktoś od branży drogowej, to zgodnie z tą umową powinno się na budowie pojawić 5 wyspecjalizowanych projektantów z uprawnieniami, z ubezpieczeniem i z odpowiednim oczywiście jeszcze dorobkiem zawodowym. No więc, żeby to, no i oczywiście nie było żadnego limitu czasowego, więc przyjmijmy, że nawet mogłoby być to te 8 godzin, czyli każdy z tych 5 projektantów spędziłby 8 godzin na budowie. Co oznacza, że każdy z nas dostałby zawrotne 10 zł na rękę, czyli znacznie, znacznie poniżej minimalnej stawki krajowej. Słuchajcie, no więc zadałem w przetargu pytanie, że to jest tutaj jakiś problem w tym wynagrodzeniu, no i że sugeruję użycie tutaj posłużenie się po prostu rozporządzeniem ministra odnośnie wyceny prac projektowych czy cennikami SARP-u, bądź Izby Architektów. I wiecie, jaką dostałem odpowiedź? Że oczywiście standardowo, że wizyta, jeżeli projekt będzie dobrze, to nie będą projektantów wzywać na budowę, bo przecież jeżeli projekt jest dobrze, to projektant na budowie wcale nie jest potrzebny. I druga rzecz, że absolutnie nie będą stosować wyimaginowanych dokumentów. Mówimy to oczywiście o odniesieniu do rozporządzenia ministra infrastruktury. Więc no cóż, takie są realia u nas, no i jest z tym moim zdaniem ogromny problem. Ale jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób właściwie wyceniać pracę nadzoru autorskiego, no to najlepszym, myślę, sposobem jest płacenie za faktycznie wykonaną pracę, czyli praca na godziny, to trochę odpisywaliśmy w odcinku o pracy na godzinach. Natomiast principem jest takie, za osobopobyt, czyli pracę na budowie, jest osobna stawka, jak również inną stawką jest praca w biurze za roboczo godzinę. I faktycznie płaci się za wykonaną pracę. Mamy taką dziwną sytuację, że w mieście o wielkości 150 tysięcy mieszkańców nikt nie słyszał o takiej wersji pracy. Natomiast przekonaliśmy ich do tego, że to z korzyścią jest zarówno dla architektów, jak i dla inwestora i są bardzo zadowoleni, bo płacą za faktyczną pracę, a my nie musimy tam jeździć non-stop, bo wezywani jesteśmy wtedy, kiedy jest to naprawdę potrzebne i budowa po prostu nas potrzebuje. Dzięki temu obie strony są zadowolone. Kolejna korzyść dla inwestora jest taka, że jeżeli zapłaci godziwe pieniądze za pracę architektoniczną, to ta praca będzie dobrze wykonana, a przy inwestycji za wiele milionów jest to naprawdę kluczowe i nie ma co oszczędzać. Ja tutaj jeszcze wtrącę od siebie, że właśnie to jest też taka ciekawostka, ponieważ w większości projektów, umów, które czytamy w przetargach, zapisane jest, że wynagrodzenie za nadzór autorski to jest 10% od wartości całego projektu. I ja tego totalnie nie rozumiem, ponieważ projekty robi się, nie wiem, od pół roku do roku, czasem 2 lata, tak? Ale jakiś tam czas. Robi się to w biurze. I nagle okazuje się, że 10% tego wynagrodzenia ma iść na pracę, która jest wykonywana poza biurem i trwa czasem właśnie 2 do 3 lat. Więc skąd te 10%? Nie wiem, ale jest to na pewno błąd. Co ciekawe, za naszą granicą zachodnią, czyli w Niemczech, istniało opracowanie HOAI, które wcześniej było obowiązkowe, dzisiaj jest sugestywne po prostu dla wykonawców. Jest 9 faz i faza ta nadzoru autorskiego jest bardzo kluczowa i przeznaczono na to co najmniej 35% całego budżetu na projektowanie. To do przemyślenia. Podsumowując odcinek, najważniejsze, nadzór autorski to nie jest usuwanie wad. To jest poważna praca na rzecz inwestora.
tym odcinku poruszyliśmy również wiele tematów związanych z pracą dla zamówień publicznych. O tym chcielibyśmy sobie jeszcze z Wami porozmawiać w kolejnych odcinkach. Na dziś to już tyle, dlatego dajcie łapkę w górę, może zasubskrybujcie, jak Wam się podobało. Napiszcie komentarze koniecznie, chętnie z Wami porozmawiamy i postaramy się też w kolejnych odcinkach odpowiedzieć. Do zobaczenia.